Moje mięśnie, proszę, tu można, jak kamień, ale to nie jest przypadek. Ja codziennie ogromnej ilości tych ćwiczeń, to znaczy ogromne, 20-30 takich ćwiczeń wykonuję systematycznie. Kiedyś na pokazie, ja tego nie zrobię. Pewno, że jak ktoś ma słaby mięsień brzucha, to tu z leżenia próba jest. Proszę bardzo, proszę się położyć tak, jak ja mówię. Leżąc, najpierw nogi do góry i zamachy. Jest ci nie prosto. Biorę z obciążenia. A więc nagryź się i to, o. Ale proszę Państwa, te brawa nie są zasłużone. Bo to bardzo proste ćwiczenie. Każdy śmiertelny jest w stanie wykonać, jeśli to zrobi tak, że najpierw nogi i zabawę. Kiedyś moja koleżanka po naszych studiach, no, zawrócił głowę, spadła, połamała się trochę. Dlaczego? Posłuchała mnie potem. Ja rano nie wstanę wcześniej, jak nie wykonam przynajmniej 10 takich ćwiczeń w łóżku. Dlaczego? Bo krew się gromadzi w narządach wewnętrznych w czasie odpoczynku. Jest jakby taka anemizacja przejściowa mózgu. I jeżeli nie rozprowadzimy tej krwi, no to mózg jest niedotleniony. No i wtedy oczywiście zachwianie równowagi jest przykre zdarzenie. Wobec tego przystąpię teraz na dwóch krzesłach. Że jedno krzesło musi być oparte. Rozumiemy? Ponieważ, żeby ono nie odjechało, bo runiemy. A drugie już nie ma takiego problemu. I na tym pierwszym ja układam poduszkę celowo taką długą, bo chodzi o to, żeby ćwiczenia, które wykonujemy, nie były dla nas przykre. A jeśli nie dam takiej podkładki, no to ta krawędź, no krycie, rajmuje ten kręgosłup, i nam się po prostu nie chce te ćwiczenie wykonywać. Wobec tego sobie stworzyć komfortowe warunki i tutaj jak ja się położę, to widać będzie, że ta cała taśma szpietowa mocno jest napięta i ja ten gorset naturalny, mięśniowy po stronie szpietowej mocno zwarciam. Przed chwilą wzmacniałem ten przedni gorset, rozumiemy? I wobec tego kręgosłup jest na uwięzi tych dwóch taśm mięśniowych. Ja bym chciał prosić, aby ktoś chętny tu przyszedł do mnie, taki, który nigdy nie wykonywał i na pewno wykona. Im starsza będzie osoba, tym lepiej. Jak to trzeba zrobić? O, ja tego nie zrobię. Nie, proszę tak zrobić. Tu nogi ugięte, ręce na rękach unieść biodra i wjechać tą górę. Tu, już jestem na górze. Teraz tylko położyć nogi. I ręce wzdłuż. Ja staram się odjeżdżać tymi nogami. Chodzi o to, żeby kręgosłup jest napięta i jednocześnie elonguje, rozciąga się. Rozumiemy? I to jest prawdziwe. Wydłużać i wzmacniać. I zejść jest proste. Jedna noga, druga, jedna mi wjechać. Czy ktoś byłby chętny? Ręka w górę. Takich ćwiczeń dzisiaj też wykonuję 70-80, dzisiaj wykonałem 80. Ja je skrócę, bo to mogę, ale tu jest cała, właśnie długi ten, dłuższy ten stół, żeby można było. I znowu widzimy, ta poduszka chroni mnie przed ugniataniem krawędzi stołu. I wobec tego ja wykonam kilkanaście tych podskoków, serce pracuje jak młot, ale przez to się wzmacnia. Krążenie też się pobudza.
I co? Krążenie się poprawia przez kim? Kończy na dolnych. Im dalej od serca, tym trudniej tam krew doprowadzić. A ja ciągle, że ten motor musi pracować i wszędzie tą krew rozprowadzać. No nie mówiąc o tym, że mięśnie pracują, nie mówiąc, że elastyczność moich kończyn dolnych jest naprawdę... Ja ćwiczę w domu, przed pokoju, mam sąsiadów na dole, nigdy nikt nie przychodzi, bo ja robię miękko, elastycznie. Zresztą Państwo zobaczycie. Rekordu Polski w stawaniu na rękach z odciągnika. Bo taka jest prawda. Proszę Państwa, na koniec tylko pokażę najnowsze moje osiągnięcie. Black Roll. Black Roll. Znajdziecie to w internecie. Takie kule. Jeśli nuczka mi to załapiła, to nie chciałem wiedzieć, że to jest takie fantastyczne. To jest przez na kręgosłup, na duże mięśnie, na stawy. Po co te kolana mają boleć? Po co te laski? Odrzucić je. Tym poćwiczyć, tam się wszystko rozrusza i będzie ok. A ten na ręce przy ścianie pokażę. Boli w barkach 20-30 razy. Ustępuje ten ból. I przede wszystkim na stopę. Ja, proszę Państwa, takiego honu jak dzisiaj mam, to nigdy w życiu nie miałem. Tu i u góry. Także byście Państwo widzieli z tej strony. Proszę patrzeć. Naprawdę fantastycznie to rozprowadza. Ja cały czas czuję, tylko mocno nacisnąć, nie załować. I to samo grzbiet, ta lewa stopa całymi latami była lekko drętwiąca. Dzisiaj już może jakieś tylko echo jest. Dobrze, to już tylko to. Pokażę szybciutko na... To niektórzy to nie będą widzieć. Proszę patrzeć, jak te mięśnie łydki się masują. Można pod kolana, tak powiedzieć. Tutaj. Tu. I na krygo. Po co mam boleć? Ręce trzymam tutaj, nogi ugięte. Jadę odcinek lędźwiowy. Jeśli przesunę się, mam odcinek lędźwiowy. Prawda?
jeśli dalej odcinę krzywdy. I kręgosłup jest super. Przód. Proszę Państwa, obserwujemy cały czas Pana Profesora, podziwiamy. I uda jeszcze, o. I proszę Państwa, że uda, ale bokiem to stare biodrowe. Po co czekać na tę problemę? Ja jestem prosty, jest jak dróg. Nie, nie trzeba ani ważem, ani snów. Nie wystarczy to, co mam. I dlatego mówię Wam, że jestem tam, jestem tam. I z piosenką nie zawiepa stosia. Nigdy bok mój nie skręca kto. Nie zachowa wtedy, gdy jest krok. Inni chcą wrócić szczęście swe. A ja wolę tego złowych ciemnie. Lubię też słońca żar i brak. I dlatego zawsze jestem rad. I dlatego zawsze jestem rad. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Jan Śnieżyński. Myślę, że te porady będą bardzo pomocne.